Na najbliższe 2 miesiące Muzeum Karykatury wydzierżawiło jedną z sal prywatnemu zakładowi leczniczemu Klinice doktora Dziatlika. Jest to jedyna w swoim rodzaju klinika, bo prowadzona przez wybitnego artystę karykatury Andrzeja Dziatlika. Już na początku lat 60. ubiegłego wieku opublikował na łamach czasopisma Świat ilustrowaną encyklopedię chorób, które sam odkrył, nazwał i zdiagnozował. Spis wynalezionych chorób jest imponujący. Są to m.in. płaszczyca złośliwa, zrywy nocne, wzdęcia biurowe, uwiąt twórczy, popularna podpadaczka krajowa. Aby poprawić samopoczucie pacjentów, Muzeum Karykatury podarowało klinice pracę wybitnych rysowników, terapeutów: Hanny Gosłowskiej-Hagi, Henryka Chmielewskiego, Andrzeja Czeczota, Zbigniewa Kiulina, Szymona Kobylińskiego, Zbigniewa Lengrena, Gwidona Miklaszewskiego, Andrzeja Siemaszko, Jerzego Srokowskiego i wielu, wielu innych. Klinika będzie czynna do 26 stycznia. Serdecznie zapraszam.